Witam Was wszystkich serdecznie, to chemia z pasją Kinga Cordier. Na dzisiejszej lekcji chciałabym Wam pokazać, jak prawidłowo zapisać reakcję w formie jonowej pełnej oraz w formie jonowej skróconej, bo wiem, że często macie z tym problem. Spójrzmy na pierwszy przykład. Zapisałam reakcję w sposób cząsteczkowy. Bromek potasu reaguje z cząsteczką chloru, otrzymujemy chlorek potasu i cząsteczkę bromu. Oczywiście trzeba prawidłowo uzupełnić współczynniki. Tutaj nam się współczynniki zgadzają. Także w kolejnym etapie spróbujemy zapisać tą reakcję, która jest tutaj zapisana w sposób cząsteczkowy, zapisać ją w formie jonowej pełnej. Spójrzmy na zapis poniżej. 2KBr. Jak będzie wyglądało w formie jonów? Jak nam zastosuje bromek potasu? Na 2 kationy potasu i 2 aniony bromkowe, czyli 2K plus, plus 2Br minus, plus cząsteczka Cl2, cząsteczka chloru, ta cząsteczka nam nie zdysocjuje, to dalej nam zostaje jako Cl2, otrzymujemy 2K plus, plus 2Cl minus i znowu cząsteczkę bromu. Cząsteczkę bromu, chloru, tlenu, azotu, cząsteczkę wody nam nie będą dysocjować, to nadal będziemy zapisywać w formie jonowej, tak jak to było w formie cząsteczkowej, czyli jako Cl2, czy w przypadku bromu jako Br2. Zapisu pełnego, zapisu jonowego pełnego, przechodzimy do zapisu skróconego, czyli skracamy to, co się nam powtarza po lewej stronie równania i to, co się nam powtarza po prawej stronie równania. Podobne człony, identyczne, czyli tak, co nam się powtarza? 2K plus po stronie substratów, 2K plus po stronie produktów. Także skracamy sobie 2K plus, wykreślamy. Pozostałe części nam się nie powtarzają, tak więc zapis skrócony jonowy będzie miał taką formę 2Br minus plus 2Cl plus Cl2, cząsteczka chloru, otrzymujemy 2Cl minus plus Br2, cząsteczka bromu. W zapisie jonowym skróconym, zarówno w zapisie jonowym skróconym, jak i w zapisie jonowym pełnym, musi się nam zgadzać formalny ładunek. Spójrzmy, jaki mamy ładunek formalny w tym zapisie jonowym skróconym. Br minus, ale jest 2Br minus, więc tutaj jest ładunek 2 minus, jest 0, czyli po lewej stronie równania mamy 2 minus. Jaki mamy po prawej stronie równania? 2 minus i 0, czyli też 2 minus. Po lewej i po prawej stronie równania mamy taki sam ładunek formalny, także równanie jest zapisane prawidłowo. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Tutaj mamy zapis reakcji, zapis cząsteczkowy reakcji zobojętnienia albo inaczej neutralizacji. NaOH, czyli wodorotlenek sodu, reaguje nam z kwasem solnym, otrzymujemy chlorek sodu i cząsteczkę wody. Teraz zapiszemy ją w sposób jonowy pełny. Także NaOH, jak nam dysocjuje NaOH? Oczywiście na kationy potasu i aniony wodorotlenkowe. Kwas solny dysocjuje nam na kationy wodoru i aniony chlorkowe. No i oczywiście sól, sól kuchenna, chlorek sodu dysocjuje nam na Na+, kationy sodu i Cl- anion chlorkowy. Woda nie dysocjuje, zostaje nam nadal H2O. Teraz, żeby zrobić zapis jonowy skrócony, skracamy te części, które się nam powtarzają. Co się nam powtarza? Na+, po jednej i po drugiej stronie, skreślamy. Cl- po jednej i po drugiej stronie, skreślamy. Także zostaje nam zapis jonowy skrócony, który będzie miał postać OH- plus H+, daje nam cząsteczkę wody H2O. Czy zgadza się nam ładunek formalny? OH- 1 minus, plus, plus i minus daje nam 0. Po tej stronie mamy ładunek 0. Po drugiej stronie mamy również ładunek 0. Przejdźmy do kolejnego, do ostatniego, trzeciego przykładu. Mamy reakcję dwóch soli. Jeśli reagują nam dwie sole, to reakcja zachodzi tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jeden z produktów, oczywiście też to jest wtedy sól, bo to jest reakcja sól 1 plus sól 2, otrzymujemy sól 3 plus sól 4, czyli jeden z produktów, albo sól trzecia, albo sól czwarta, musi być nierozpuszczalna, czyli musi się nam strącić osad. To jest zapis cząsteczkowy. Teraz przejdźmy do zapisu jonowego, pełnego. Ba2+. Dlaczego Ba2+? Bo bar jest w drugiej grupie, więc będzie miał ładunek 2+, plus, plus 2Cl- daje nam 2Na+, plus, plus SO4-2-, otrzymujemy BaSO4, siarczan 6 baru. Siarczan 6 baru jest to sól nierozpuszczalna, dlatego w zapisie jonowym zapisujemy ją nadal w sposób cząsteczkowy plus 2Na plus plus 2Cl minus. Jakie człony się nam powtarzają? Oczywiście te, które się powtarzają, wykreślamy i ostatecznie otrzymujemy zapis jonowy skrócony, to jest Ba2 plus plus SO4 2 minus daje nam BaSO4.
Spójrzmy teraz na najczęstsze błędy popełniane przy zapisach jonowych. Często pojawia się taki błąd, że w zapisie cząsteczkowym mamy cząsteczkę chloru Cl2, a w zapisie jonowym piszecie nagle 2Cl-. Albo w zapisie jonowym piszecie, że 2Cl zerowego stopnia przechodzi nam na 2Cl-. Cząsteczka chloru zawsze będzie miała formę Cl2, czyli powinno być Cl2 przechodzi nam na 2Cl-. Cząsteczka chloru nie chlor nie występuje jako pojedynczy atom, ale jako cząsteczka Cl2. Dlaczego? Ponieważ chlor leży w 17 grupie, ma 7 elektronów walencyjnych, więc żeby mieć spełnioną regułę oktetu, żeby mieć 8 elektronów, musi się połączyć z drugim atomem chloru za pomocą wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego. Wtedy uzyskuje oktet elektronowy i powstaje nam cząsteczka Cl2. Częstymi błędami są też błędy typu zapisujecie dysocjację soli nierozpuszczalnych w wodzie, czyli piszecie tak, jakby ta sól nam dysocjowała, tak jak było w przypadku BaSO4. To jest sól nierozpuszczalna, więc nie piszemy Ba2 plus SO42 minus. Albo piszecie dysocjację tlenków, na przykład, że tlenek MgO będzie nam dysocjował na Mg2 plus i O2 minus. Tlenki nam nie dysocjują, więc jak mamy w zapisie jonowym tlenek, na przykład MgO, w zapisie cząsteczkowym, to w zapisie jonowym nadal będzie on występował jako MgO. Bardzo częstym błędem jest też nieprzestrzeganie zasady zachowania ładunku. Zawsze w zapisie jonowym musi się nam zgadzać ładunek formalny. Po lewej i po prawej stronie równania musi być on taki sam. Dziękuję za uwagę. Jeśli podobał Ci się mój filmik, zasubskrybuj mój kanał.